Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Demonidias i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Enotria The Last Song. Lecimy dalej z naszym nowym Souls-like'iem i słuchajcie, ostatnio trafiliśmy do tego teatru, który wydaje mi się, że pełni na razie taką funkcję lokacji wypadowej, w pewnym sensie. Mamy tutaj naprawdę kluczowego NPC, czyli kupca, od którego jestem w stanie kupić jeszcze kilka naprawdę istotnych rzeczy do rozwoju postaci, ale na razie możemy, słuchajcie, przejść do klasztoru Mai, a konkretnie chodzi mi o karmazynowy krużganek, ponieważ wygląda na to, że tutaj będziemy mieli teraz kolejnego bossa. To jest arena, gdzie ostatnio walczyliśmy z Vermiglio, czy jak on się tam nazywał, a teraz tutaj właśnie będziemy mogli zawalczyć z boginią, jakkolwiek to nie brzmi, którą on zresztą wyznawał, ale nigdy za jego życie się do niego a jednak nie odezwała. Podróżuj. Czy chcesz wejść do obszaru Stare Sanktuarium? Oczywiście. Żadnej cutscenki? Okej, surowo. No. Brakuje, nie? Trochę pewnych elementów w grze. I to już jest pewnie boss nasz. Stare Sanktuarium Quinta, czy Quintan. Dobra. Nie będziemy tutaj nic robić. Mam nadzieję, że nie utracę tylko doświadczenia. Maja, bogini życia, aha. Coś ty zrobił. Czy ona coś robi w ogóle, poza chodzeniem? Dobra, strzela. Trochę szybciej i więcej niż on. Au. I dawaj sok. Mamy bardzo dużo soku harmonii. Ale to jest naprawdę mega istotne, aby odzyskiwać zdrowie w ten sposób. Kurde! Myślałem, że to jakaś teleportacja będzie z jej strony, czy coś, ten deseń. A nie taki numer. Kurczę, ale tych ataków to ma niewiele do dyspozycji. Jezu, to krzyk. Myślałem, że to będzie przejście do kolejnej fazy, ale no nie. Ewidentnie nie. Ej, mamy ją. Maja, bogini życia i śmierci, jednak słuchajcie, chyba zginie. Na to by wychodziło. No chyba, że będzie miała kolejny pasek zdrowia. Nie no, bóstwo wyzwolone, ale to jest łatwe, słuchajcie. O co chodzi w tej grze? Czemu ona jest taka prosta? Nieźle. Rola Maja. Czy Mai powinno być w sumie. Chyba. Tam już jest opcja teleportacji. A tutaj dalej niczego więcej nie mamy, na to by wychodziło. Kurczę. Słuchajcie, jeśli wam się odcinek oczywiście podoba, pamiętajcie, by zostawić lajka. To jest bardzo istotne i bardzo pomocne. 80 tysięcy! No to słuchajcie, robimy zakupy. Chodźmy do teatru najpierw. Szybka podróż. Gdzie on będzie w ogóle? Kurczę, to jakieś zakładki by się przydały. Szkoła za niego, czy tam za niego. No nie mam opcji, żeby przenieść się do teatru. Musimy iść do szkoły w takim razie, na to wychodzi. Kurczę. To naprawdę... jest dziwne, bo chyba mieliśmy w środku punkt do odpoczynku, czy nie? Wydaje mi się, że było coś. O. Tak czy inaczej, do kupca. No i pytanie, co dalej w grze? Dokąd jeszcze możemy pójść? Ten wizerunek, nową maskę Mai zobaczymy za chwilę. Tylko chciałbym najpierw dostać się do NPC naszego upragnionego. No pewnie, że to był odpoczynek. To czemu tu się nie mogłem teleportować? Jak to się nazywa? Jeszcze raz. Zobaczmy. A, i tu jeszcze na prawo była opcja, żeby zeskoczyć w przepaść. Być może to też coś da. To jest teatr masek.
Coś powiesz nowego? No dobra, ale w jaki sposób mam się tam dostać, kurczę? Może serio, muszę po prostu tam pójść w prawo i zeskoczyć w przepaść, bo ona tak nietypowo wyglądała, tam nie było mroku, tylko bo tam ta przepaść była taka rozświetlona nienaturalnie, więc jakby to miało naszą uwagę po prostu skupić. Dobra, zobaczmy tak. Kup. Kurde, ale to są niezłe rzeczy. No, dobra, już nie, już się wyleczyłem z tego, że to jest niezła rzecz. Nie pod mój build, definitywnie. To są fragmenty niestety tylko. O, tu był wzmacniacz i to aż dwa bierzemy. Ta pizza to jest hit po prostu, ale apetycznie wygląda, co? Aż ślinka cieknie. Kamień brukowy niestety. No widelce też są takie po prostu do rzucania przeciwników. No dobra. Wydaje mi się, że w takim razie możemy go sobie na razie zostawić i chodźmy po prostu polewelować. Zobaczcie, moją miksturkę już jest na plus 8, także naprawdę tego zdrowia będę regenerował sobie z 2/3, myślę. Mam nadzieję. Niech będzie odpoczynek. I poproszę awans. Dobijemy sobie HP od razu, elementalista i jeszcze trochę staminy. Dobra. Jaki ogólnie mamy poziom? To jest gdzieś w ogóle podane? 51 na dole, tak. Nie widać tego na pierwszy rzut oka. 261 punktów. No potrzebuję do 300. Szanse na częściowe odzyskanie zrzutu wytrzymałości. Nagły pęd. To brzmi dobrze. Tu brakuje mi punktów. Rynsztunki. Wszystko w ofensywę praktycznie lecę. No ale to dobrze. Idealne sprawowanie leczy max HP. Przynajmniej część mojego poziomu zdrowia. Kiedy poziom twojego zdrowia spadnie poniżej określonego progu, będziesz skuteczniej parować ataki. To też jest super. Twoja siła fizyczna wzrasta za kilka sekund. Ten efekt może się kumulować, ale wyzeruje, kiedy otrzymasz obrażenia. Zadawanie obrażenia od lekkich ataków zwiększa obrażenia od silnych. Po zadaniu obrażeń przez krótki czas wytrzymałeś szybciej się regeneruje. Ej, ja powiem, że mam naprawdę tak dobre te skille, że aż nie wiem, z czego bym miał zrezygnować i chyba nie zrezygnuję. Na razie to doskonale działa. I to, wydaje mi się, że rozwój postaci może być trochę zaburzony w tej grze, że tutaj bardzo szybko stajemy się OP i w sumie potem już nawet nie ma za bardzo jak rozwijać postaci, jakich umiejętności kupować, bo no zobaczcie sami, nie? Ogarnąłem to. Wow. A co jest gra, no? Możemy z nią porozmawiać tutaj? Ale fajny głos. I recall when life and death embraced me in equal measure. How did I get so lost? How could I? Pozyskana wartość. Maja. Nadal będziesz śledzić twoją ścieżkę zmiany w teatrze. Aha. The dead lay rotten. Yet fertile is the soil. So hope may yet blossom. Funny, isn't it? My followers scattered to the wind, running from the unknown. Tree and apple. Everything I touch. Rot. Why won't it grow? The goddess of undeath. What twisted mockery I've made, one suiting this eternal play. Funny, isn't it? My followers scattered to the wind, running from the unknown. Tree and apple. Everything I touch. Why? No, mówiła. Why were the goddess of undeath? The dead so. Okay, już się powtarza. The goddess of undeath. Halo, chcę wyjść stąd. Utknąłem. Twisted mockery I've made. One suiting this eternal play. Nie będziemy jej drugi raz ubijać. Goddess of life. As Elsa fell, so did her power. Okej. Yet divine her love, divine her desperation. As madness gripped their realm, the door of sacrifice they chose. Yet Maya's fate to theirs was linked. Their souls she grasped, anchored them to this. Trochę przestary są, nie?
w jego kwestiach. Worshipped only by the mindless husks of the damned, to madness she was driven. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że tędy mamy teraz lecieć sobie. To jest ta strefa teatru, która no była już chyba dostępna, co? Czy nie? Odłamek Festite. Zgaduję, że nas gra kieruje teraz. O, z pewnością. Kurde, to może tutaj poeksplorujemy. Wartościowa muszla. O ile to jest oczywiście możliwe w ogóle, nie? Cięty warkocz dziewicy. Znowu taki zdobyłem. Dobrze, że ja go nie kupiłem, bo kurde, wkurzyłbym się. Co to jest tyle? Serio? Wyglądało, jakbyśmy mogli coś tu zrobić. Ale chyba jednak nie ma takiej opcji. O co chodzi? Co tutaj ci twórcy wymyślili? No to było wejście, nie? Nie, to było właśnie to, gdzie był zeskok, o którym mówiłem. Spróbujmy. A, ale z nie... Jesteśmy ograniczeni tutaj. Powstrzymuje nas gra przed tym skokiem. Być może później w grze coś tutaj będzie. A może niczego nie ma. I nie będzie. Jeszcze możemy tego gościa podejść tutaj. Naszego narratora. Nie, ja nie rozumiem, o czym on gada. Gdzie onwards? Progresja w tej grze jest taka strasznie nielogiczna, mam wrażenie. I taka nieczytelna, nie? To już ostatnio w odcinku trochę błądziłem. Nie wiem, gdzie mamy iść. To jest dobre pytanie. Okej, przyznam się bez bicia. Szkoda mi było czasu tym razem, żeby znowu biegać bez sensu i szukać nie wiadomo czego. Swoją drogą, tutaj jest inna zakładka, ale jest pusta. Nie wiem, o co chodzi. Być może to będzie teatr, w którym jesteśmy i dlatego teraz nie mamy go. Także faktycznie to może mieć sens, żeby się przełączać. Ale, słuchajcie, chodzi o to, że musimy przenieść się teraz do szkoły Zaniego, czy też Caniego. I bardzo intuicyjnie trzeba będzie zaskoczyć na konkretny dach. Jeden konkretny dach. Gdzie normalnie było przecież tak, że były niewidzialne ściany przy dachach. I nie dało się zaskoczyć, ale tutaj się da. Tak więc chodźmy. Może ubiję go, żeby nie przeszkadzał mi w przejściu. Oj. Nie prawie obrażeń nie robię. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Czy ja mam jakieś naprawdę najwspanialszy build na świecie. Tak sobie to dobrze wymyśliłem, ale w sumie jaki mój build jest? Ulepszyłem maskę, z którą zaczyna się grę, nie? A to ona jest moim pancerzem, a broń, no to jest totalnie inna kwestia. No, teraz stąd, słuchajcie, tutaj byście chcieli wskoczyć, to macie niewidzialną ścianę, ale tutaj można zeskoczyć. I twórcy tego właśnie oczekiwali od was. Proszę bardzo. Teraz tylko pytanie, czy ja chcę jeszcze tutaj coś zrobić? Chyba nie. Chcę iść dalej. Chcemy iść prosto. To w ogóle nie wygląda intuicyjnie, bo przecież stąd przechodziliśmy. No i tutaj mamy, słuchajcie, przejście. Dobra. Nie wiem, może to jest jakiś mój indywidualny problem, ale tyle solo-like'ów, co się ograło, to... Zdarzało się oczywiście zgubić, ale nie tak, że nie wiedziałem totalnie, gdzie mam iść, nie? I że musiałem na ślepo po prostu latać po całej mapie, jak wiecie, kurczak bez głowy po prostu, nie? No tu było, były te tańce. I tu jest ta opcja i teraz nam się, uwaga, brama po prostu podniosła, nie? Skąd ja wiem, że to jest to? Nie, może w tej cutscence to było pokazane, ale to były zdjęcia. O, znowu trofeum palię mamy, które sprzedawałem ostatnio. Proszę bardzo. Chyba specjalnie sobie poczekam, aż stracę trochę więcej zdrowia i wyleczę się dopiero wtedy, w takiej sytuacji, aby zobaczyć, ile faktycznie to mi będzie dawało HP. Ta moja buteleczka nowa. Dobra, tutaj wydaje mi się, że niczego nie ma, więc podejdziemy sobie zobaczyć, chyba że...
O, skrzyneczka. Czemu ta kamera musi non-stop się sama obracać? Rozpętany fragment. A ja odłamek potrzebuję, nie? Rozpętany. No, nie powiem, żebym jakoś mega potrzebował tego upgrade'u w tej chwili. Ale fajnie, jakby to w końcu nastąpiło. Bo długo jestem bez ulepszania postaci, mojej broni konkretnie. A przecież było tak do tej pory, że przecież sobie chodziliśmy i co kilka kroków znajdowałem odłamki, znajdowałem kamienie, znaczy fragmenty i ulepszałem broń. A teraz mamy zjazd, więc to, jak ulepszamy naszą broń, jest trochę nierówne, nie? W Enotrii, mam wrażenie na razie. No bo mówię, no na początku to leci jak szalone coś. A, to trzeba wyjść z tego, nie zejść z guzika, a... O kurde, nie zdążyłem. Okej, ale chyba możemy uznać, że w takim razie niczego nie ma pod windą, skoro nie da się komfortowo tutaj zjechać, bo zauważcie, że te windy są naprawdę poromane. Po pierwsze, ten guzik się nie odklika jakby, jak nie wyjdę z tego drewna. Muszę zejść z windy z drewna, bez sensu, no ale tak to działa. A po drugie, one od razu ruszają. To nie jest tak, że one się rozpędzają, tylko one od razu są na maksymalnej prędkości i lecą stałą prędkością, nie? No dobra, mogę? W końcu wyjść? Dziękuję. No ten widoczek już ostatnio widzieliśmy z góry. Myślę, że to jest wróg. Nie, nieważne. Można zejść. Tu można znaleźć psa. Można go również ubić. To nie jednego nawet. Weź ty się, kurde. Gościu. Do jar nam zabieraj z tymi atakami. O! Ale to chyba powinna być jakaś normalniejsza droga, nie? Żeby tam się dostać, a nie zeskakiwania. Tego nie otworzę. Stłuczona majolika. Nie jest normalniejsza droga. Co jest, kurde, boss? Baldovino! Co jest, kurde? Trochę randomowo. Jezu, no HP ma. Czyżby w końcu mocny boss w tej grze? Jezu, jak on bije. No, słuchajcie. Co to? Co to jest za damage? Choroba. Jeśli dotknie cię choroba, w miarę upływu czasu przyjmujesz obrażenia malanno. Dodatkowo ten status powoduje obrażenia malanno i zwiększenie statusu choroby u przeciwników. Jeśli wytrzymasz ten ból, status ten może siać spustoszenie w szeregach wrogów. Okej, ostatnio mówiłem, że ta gra jest za łatwa. Teraz powiem, ta gra jest totalnie niezbalansowana. Ona była za łatwa na początku, a teraz to jest totalnie jakiś hardcore. Ja nie wiem, co tu się odwaliło, ale to nie jest zdrowy progres w poziomie trudności. A nie można wyjść. Kurde, to niezły kapra demon. Z tymi psami jeszcze. Tajemniczy miecz dwuręczny. To mnie nie trafia czasami. To jest całkiem zabawne. Ale niezabawne jest to, o Jezu, jak mało mu robię swoimi atakami. Kurde, pies znowu sobie przypomniał mnie. O jedny, co jest grane? Ej, ja nawet psa nie mogę ubić. Oni mają jakiś... Oni mają jakiś chyba chory status na sobie. Ja powinienem jakieś kontry na to korzystać, podejrzewam. I o to w tym chodzi. No. To na przykład działało dobrze. Aczkolwiek obrażenia, jakie on zadaje, no uważam, że jest totalnie kosmiczne. Nie wiem, czy to jest miejsce, do którego ja powinienem pójść w tym momencie, szczerze mówiąc. Nie, no błagam, za każdym razem będziemy z windy jeszcze korzystać tutaj. Okej. Okay. Kurde. No to będzie naprawdę niewygodna ścieżka. Tutaj się blokujemy na schodach. Ulala, no powiem wam, że grubo. Grubo się zadziało.
Może wejdę w postać, tylko nie mogę na windzie tego robić z jakiegoś powodu. W niektóre zakładki mogę wejść na windzie, a w niektóre nie. Chyba. O nie, mogę przełączyć się. To wywalamy i dawaj mi coś na truciznę. Tylko jak to się nazywa? Znacząco zwiększa obronę przed fatuo. Niewielka eksplozja, zwiększa szczęście na długi czas. Uwalnia skoncentrowaną moc wiz. Nie wiem, może wiz będzie dobry. Zobaczymy. Cudowne pesto. Usuwa każdy z efekt statusu. Możemy dać. Zwiększa obronę przed fatuo na długi czas. Nie wiem, jak się nazywała trucizna. Czy to jest fatuo, czy to jest kurde coś jeszcze innego. Memoria, więcej. Wypuszcza skoncentrowane zarodniki Malano. O, Malano to się nazywało. Skoncentrowane źródło fatuo. Dawaj. Zarzucę go. Wszystkim, co mam. Woda święcona. Skoncentrowane źródło gracja. Dawaj. Mamy coś jeszcze? Granat. Dawaj. Zarzucę go po prostu wszystkim. On nie jest jakiś super szybki. Ma te skoki, co prawda. Ale one nie są chyba aż tak problematyczne. Tu na pewno byśmy zginęli. Kurde, ty skąd? No i to jest zabawne, nie? Tutaj pies jest na hita, a obok potrafi 10 ciosów przetrwać. Bo jest psem na bosie. Trochę nie kumam tego. Ale to wychodzi na to, że to jest jedyna ścieżka, słuchajcie. Dokąd... jedyna opcja, gdzie mogę pójść. No, tu wrogowie są na jeden strzał. A boss z psem są nie do zabicia po prostu. Nie wiem, co się dzieje. Nie. Kurde, no. Nie! No okej. Okay. Możliwe, że muszę kupić te przedmioty, żeby ubić go. Taki może być wniosek. Nie, no jeszcze przeżył. Dobra. Nie wiem, co się wydarzyło. Kurde, znowu. Jezu, to jest tak nieintuicyjne, że strzałką w dół się na to przełącza. A jak wiz? Nie no, to jest OP, nie? Tymi żywiołami trzeba walczyć, słuchajcie. Jeżeli się nie uda, muszę je kupić. Jakieś granaty i inne tego typu atrakcje. Wtedy może bym coś tu ugrał. No mam wrażenie, nie chcę zapeszyć i powiedzieć tego w złym momencie, ale... że... on teraz mi zadaje też trochę mniejsze obrażenia. Ty! Ja rozumiem! Ha, na hita mi to wzięło zarąbiście. Ja rozumiem, że oni chcieli przeciągnięte ataki zrobić, ale... to już do absurdu trochę było doprowadzone, nie macie wrażenia? Ten przeciągnięty atak. Tu jest odłamek wspomnienia. Dobra, dawaj. 1000 tylko. Pójdę do teatru i zobaczę, czy dalibyśmy radę... jak to jest teatr? Kupić trochę przedmiotów takich do rzucania. No bo po 1600 no to jest dużo więcej niż po 200 HP. Sami rozumiecie. Więc może to będzie jednak dobrym pomysłem. Ale pytanie właśnie jest też takie od razu. Co po tym bossie w takim razie? Kup. Nie, no nie mów się, że on nie ma tego. Flaszki wiz. Flaszki wiz mogą być niezłe, nie? One dobre, dobre były. 10. Ale mogę więcej ich ogarnąć. Tak, żeby mieć ewentualnie na jeszcze jakieś podejście, nie? 10 tysięcy. Kup. Starożytne naczynie. Skoncentrowane źródło fatuo. Fatuo. Dobra, kupimy flaszek wiz. 10.
Do tego Fatuo chodźmy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest jeszcze woda święcona, gracja i inne rzeczy. Czemu ja tej gracji nie mogłem użyć ostatnio? Czemu jest jedna flaszka Wiz? Ej. What? Już mam ich więcej. Co? Mogę mieć tylko jedną naraz? Chyba sobie jaja robicie. O nie! To po cholerę ja jej tyle kupiłem. Kurde, no. No to jest bezsensowne. Dawaj. Szkoda, że nie można wrócić, nie? Tylko trzeba dwa razy się przełączyć, jak się pomylicie. Nie no, ja oszaleję, nie? Granaty się stakują do trzech, a Wiz do jednego. No dobra. Niech będzie szybka podróż. Doki wschodniej i zobaczymy się w okolicy bossa, moi drodzy. Dobra, spróbujmy raz jeszcze w tym odcinku zmierzyć się z tym naprawdę potężnym bossem, to trzeba przyznać. Okej, okay, tam się mnie nie zauważyli, więc jest tyle dobrego. Ciekawe, gdzie będziemy mieli lecieć dalej w naszej rozgrywce. A ten pies stąd idzie akurat. O ja. Myślałem, że go uniknę. Weź, bez jaj. Piesku! Bez takich numerów, proszę! Czemu on czasami... Kurde, dostaje hita, ale nic się nie dzieje, nie rozumiem. O nie! Dawaj. Dopóki nie bawiłem się przełączanie tych przedmiotów... What the... Co się stało? Dobra, ej. Trochę go obrzucam. Spoko. Chociaż coś tym osiągnę, minimalnie. I pytanie, co teraz mogę zrobić? Czy on mi zejdzie? O, naprawił się. No to idealnie. Przynajmniej w teorii. O kurde. O, ma naprawdę trudne do uniknięcia ataki. Dobra, trwa z godzinę, to już wiem. Okej. No nie! Akurat idealnie przeskoczyć musiał jeszcze. Kurde. Niedobrze, niedobrze, dawaj heala. I przydałoby się pesto również. Do zaprzestania tego zatrucia. Wyleczmy się. Chociaż to już słabo wygląda, bo bez apteczki zostaje. Nie wiem, co się z kamerą dzieje na tym bossie. To działa naprawdę fatalnie. Dobra. Spróbujmy. Tu powinienem jakimś innym żywiołem podejść do niego. Pewnie czymś na kształt jakiegoś ognia, coś ten deseń. Czyli takim trafieniem też odzyskam HP. Nie no, bez jaj. Dobra. Pesto. Smaczne. Jakoś
poszło. No definitywnie poziom trudności wywaliło poza orbitę po prostu. O Jezus Maria. Nie, nie, nie! Ile jeszcze tych ataków wyprowadzisz, dziadu? No nie! Jeden dosłownie atak, to wystarczyło. Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj sobie definitywnie skończymy. Najtrudniejszy boss w grze do tej pory. Zdecydowanie, bez dwóch zdań, bez żadnej konkurencji. Ja myślę, że on sam poskładałby wszystkich bossów, których mieliśmy do tej pory, naraz. Serio. Nie przesadzam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie spadnę tutaj, nie zginę, bo no, mam sporo do stracenia. Znowu tak kamera mignęła, widzieliście? To czasami się jeszcze dzieje. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam jutro o 17 na kontynuację Enotry The Last Song. Do zobaczenia. Subskrybujcie, aby być na bieżąco. Pamiętajcie o lajku, zachęcam do komentowania i na razie. Pa, pa! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.